Lord Baldin! Już po nim! Ślepy nie jestem! Biegiem! Morgan! Dalej! Spróbuj dotrzeć do Torniary! Jak to, sam? Biegiem, Terek! Biegiem! Karella. Wiadomość. Dla Robara. Dobrze cię znów widzieć. Potrzebujemy cię. Co się stało? Mam złe wieści z Setarif. Posłaniec był ledwo żywy. Mamrotał coś o jakimś demonie i o tym, że Karella, córka Etorna VI, potrzebuje mojej pomocy. Córka twego wroga prosi cię o pomoc? Też bym nie ufał temu posłańcowi, lecz jak wytłumaczyć erupcję wulkanu? Zacząłem się zastanawiać, a do Setarif posłałem swych przyjaciół, aby sprawdzili sytuację wśród żołnierzy. Diega, Miltena, Lestera i Gorna. Martwię się o nich. Teraz to także moi przyjaciele. Za twym pozwoleniem wyruszę do Setarif i spróbuję ich odnaleźć. No, jesteś, dobrze. Wielki mistrz Ningal chciał, żebym coś ci przekazał. Co? Czeka na ciebie w puszczy na południu. Szykuje tam zaklęcie teleportacyjne. Teleportacyjne? Po co? Zeszłej nocy strumień lawy całkiem nas odciął od Setarif. To czemu Ningal nie rzucił zaklęcia od razu w twierdzy? Wielki mistrz ciemności nie uznał za stosowne wtajemniczyć mnie w swe mądre plany. Najlepiej sam go zapytaj. Co znajdę na obszarze Torniary? Drzewa, krzaki i trawę. A na południe stąd kilka nędznych gospodarstw. Nic istotnego dla twojego zadania.
przybywasz z Torniary? Jesteś jednym z myśliwych króla? Skąd taki pomysł? Poszedłem do bramy miejskiej i powiedziałem strażnikom o tych wilkach. Miałem nadzieję, że przyślą pomoc. Może coś na to poradzę. Jakie to wilki? Powiem tak. Wilki od zawsze były u nas w dolinie, lecz coś się w nich zmieniło. W jakim sensie? Dawniej zdarzało im się pożreć kilka kurcząt albo jakąś owcę, a teraz wtargnęły do mego domu, prawie zabiły mi żonę i służącą. A te ich ślepia... Co z nimi nie tak? Lśnią niczym rozżarzone węgle. Pewny jesteś? Widziałem to, jak mi bogowie mili. Gdzie teraz są te wilki? Napadły na nas znów kilka godzin temu. Lecz zdołaliśmy je odpędzić. Pobiegły na wschód, w kierunku starej wieży. Muszą być gdzieś tam. Co z wilkami? Zabiłeś je? Nie, ale zrobię to. Zabiłeś wilki? Owszem, wilki nie żyją, a wasze gospodarstwa znów są bezpieczne. Dzięki ci. Proszę, to dla ciebie. Niewiele, ale może ci się przyda.
samą porę. Właśnie zakończyłem przygotowania. Skoro chciałeś przenieść mnie do Setarif, czemu nie rzuciłeś zaklęcia od razu w twierdzy? Twa wiedza magiczna nadal jest dość uboga. Przez obeliski, rzecz jasna. Nie można ich dezaktywować, nie narażając miasta na niebezpieczeństwo, a ich moc zakłóciłaby moje zaklęcie. Nie chciałbyś wylądować wewnątrz jakiejś góry, prawda? Rozumiem. Ale stąd już bezpiecznie przeniesiesz mnie do Setarif. Raczej tak. Raczej tak? Wolałbym samo tak. Nie jestem chodzącym teleportem. Zasięg zaklęcia może być bardzo różny, ale zadbam o to, byś nie ucierpiał. To pocieszająca myśl. Jeśli się boisz, to może idź nieco rozprostować nogi. Daj mi znać, jak będziesz gotów. Właśnie wybiłem watachy wilków, które chyba opętała jakaś demoniczna siła. Czyli to one. Co masz na myśli? Po erupcji wulkanu wyczułem silną obecność boskiej potęgi Beliara. Z początku była dość daleko, lecz potem się zbliżyła. To musiały być te wilki. I teraz już nie wyczuwasz tej boskiej potęgi? Wyczuwam, ale gdzieś z oddali. Płynie wprost z wulkanu, lecz także od strony Setarif. Czemu zawsze pomagasz mi w walce z własnym bogiem? Pomagam? Tak. Cóż, tak ci się tylko wydaje. Zostawmy już ten temat. Czemu nie udałeś się do Setarif razem z resztą? Gdybyśmy wszyscy tam pognali, Torniara zostałaby bez ochrony. Milten bardzo chciał wyruszyć, więc w Torniarze zostałem ja z Merdarionem, aby wspierać króla. Co tam było przed wybuchem wulkanu? Gęsta dżungla, taka jak na południe od Setarif, ale lawa spaliła ją na popiół. Jestem gotowy. Po prostu rzuć to zaklęcie. Dobrze, za chwilę będziesz w Setarif, albo przynajmniej w pobliżu tego miasta. A zanim zapomnę, Merdarion prosił, bym ci to przekazał. Może na coś się przyda.